zrezygnowałem i z powodu tego, że cały czas mi wysyłaliście, żebym nagrał coś z Robloxa, to postanowiłem nagrać taką małą gierkę, 10-minutowy filmik, tak na szybko, gdzie będę rozwalał budynki. Jest to Godzilla Simulator. Zaraz na szybko sobie rozwalę tylko ten budynek. Postanowiłem to nagrać, jak już miałem 6 level w tej grze, czyli byłem 6 razy większy niż na początku. Bo początek był bardzo nudny, rozwalanie drzew, a potem już można rozwalać same budynki. Co jest naprawdę bardzo ciekawe. Nie no, żartuję, aż takie ciekawe nie jest, czasami nawet trochę nudne. Ulepszyłem sobie speed attack, właśnie level upowałem. Ulepszyłem sobie szybkość ataku i sam atak. Ale na razie, z czego widzę, to najlepiej ulepszyć sam atak na sam początek. Bo szybciej się wtedy rozwala budynki. A rzecz nie jest na razie takie ważne, bo ja nie walczę, nie? Tam widzieliście takiego większą Godzillę. Ja jestem Cthulhu. Chociaż nie takim perfekcyjnym, bo nóg takich, które miał Cthulhu, brak mu trochę. I ogólnie tłowia. Ale się starałem. Kolejne dwa odcinki będą już z Turing Testa. No i tak będzie na luzie, nie? Przez bardzo długi czas na kanale się nie pojawią filmy. Pojawi się tak na szybko, taki na szelat, że się przybiorę za coś i tam ze siostrą sobie tam pogadamy i to będzie taki... To właśnie będzie też świąteczny specjał, potem noworoczny specjał, gdzie będziemy... No może całą moją rodziną, może tylko ja. Może tylko ja z moją siostrą życzyć wam szczęśliwego nowego roku. O kurna, no nie, on się szykuje do ataku, widzicie? No podejdź do mnie, no dawaj. Dawaj, ty czarna Godzilla, ty, a masz. O kurde, ma support. Ja on też chyba postanowił uciec, bo... Widzicie? A tutaj na szybko sobie ucieknę, bo oni mnie gonią i się trochę źle czuję. Bo mnie... Nie no. Mam nadzieję, że idą w drugą stronę. Mam nadzieję. Oni idą tam na most gdzieś. Więc nie muszę się czuć zagrożony. I ogólnie pobiję nowy rekord, bo jak na razie filmem, który był najdłuższy na moim kanale, jest film, gdzie z Olią gramy w szachy, więc... To ty, z tego też się cieszę. Jesteśmy po krótkiej przerwie, więc oni wciąż mnie gonią. Ja czuję się już naprawdę teraz zagrożony, bo... No jestem mała, jakiś gamoń goni, kurde, Cthulhu, nie? On jest szybszy niż ja. Chyba jednego albo dwa speeda. Może ten koleś odwróci jego uwagę. Ja to bym sobie poszedł w drugą stronę, więc ja może sobie go szczelędżuję. Ta mama tylko 10 damage, ja mam 15. To będzie łatwa walka. To już wygra, każdy chyba wie. 15 versus 10. Jest dosyć duża różnica, bo jak widzicie, on mi mało damage'a zadał. Życie to zielone u mnie na dole, a u niego tam u góry. Albo się zlagowałem, albo ja mu nie odbieram żadnego życia już teraz. Tak. O, tak, giń. Nie, ten koleś ma lagi. To widać, bo oni się poruszają bez lagów, a on tak. Dodało mi to bardzo dużo expa. Czyli poziomu do następnego levela. O, na przykład widzicie, tamten biały ma już 26 damage'a. Przez co naprawdę bym nie mógł powalić przez kilka takich lekkich uderzeń. To już pewne. Przepraszam za te krzyki tam z tyłu, to mój mały brat. O, tamtą farmę, nie? Ta farma jest już moja. No bo jeszcze nas szybko sobie samochodzik zniszczymy.
Zawsze fajnie sobie. Zawsze fajnie dostać przystawkę. Niestety zapomniałem obejrzeć na YouTube, jak się przechodzi tamten level, więc prawdopodobnie 2 odcinki spędzę na kończeniu tamtego levela, nie? Znaczy już mniej więcej patent na koniec, na zakończenie tego levela mam. No ale... Bądźmy szczerzy, jeśli nikt mi nie napisał w komentarzach, jak skończyć ten level, więc wątpię, żeby mi się to samemu udało. Nie, i takie szybkie, bo jest też dużo ludzi, którzy piszą mi nagraj Lumbertykon. Więc nie wiem, czy oglądacie mnie po prostu od niedawna, czy już od długiego czasu. Jeśli od długiego czasu, to na pewno widzieliście film Informacje, gdzie powiedziałem, że już nigdy nie będę nagrywał Lumbertykona. Więc proszę, przestańcie pisać w komentarzach nagraj Robloxa. Albo po prostu nagraj Lumbertykona, bo Robloxa, no jeszcze czasami będę nagrywał, ale to już rzadko. Ale nie Lumbertykona, no bez kitu, to już jest stare. Wiecie co, ta gra jest trochę nudna. Pójdziemy sobie powalczyć. A tak na szybko sobie stoczymy walkę i będzie koniec odcinka, bo ta gra jest dosyć nudna, jak się ją nagrywa. Przynajmniej ja tak sądzę. O, już ma 11 damage'a. Ultra ziomuś, dobra, chodź na solo. Nie no, bez kitu, ma lagi, nie? Wow. I to teraz wygrywa. Jak się nie ruszy, to widzicie? Chyba mniej go laguje. Od razu... I 6-9, nie? Tak mocno zlewolapowałem. Ja sobie na szybko damage ulepszę. Jeszcze będzie mnie 5 kosztowało. To może speed, a ta szybkość ataku. Bo to też warto mieć. Aj. Eddie Boss już chyba chce go wykończyć. Więc skoro już nie ma nic do roboty, to widzimy się w odcinku Stooling Test. Pa!